Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Zobaczcie, co dzisiaj wyhaczyłem w śmietniku. Poszedłem sobie wyrzucić śmieci, ale w związku z tym, że widziałem, jak sąsiedzi nieśli kartony do samochodu i zapytałem się ich, czy się wyprowadzają, i to potwierdzili, powiedzieli, że tak, to sobie pomyślałem, że pewno czasami coś mogą wynieść do śmietnika, jakieś im niepotrzebne rzeczy, które mi by się przydały. Lub mógłbym je po prostu sprzedać na Allegro za jakiś grosz. Więc poszedłem i tak sobie tam z grubsza grzebnąłem. Jednym z tych fantów, które tam znalazłem, jest ten zegareczek Made in USSR Polyot 23 Yeovils Automatic. Niestety nie chodzi, nie działa. Odkręciłem tutaj kopertkę z tyłu i niestety tam jakieś drobne trybiki się wysypały z niego. Po prostu ten zegareczek nie będzie działał, nadaje się tylko na złom albo na części do sprzedaży. Wystawiłem go na Allegro za 50 zł. Zobaczymy, czy ktoś kupi. Może ktoś kupi, a może nie. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. Jak nie, to zniżymy cenę do 40 zł. No, któż to wie, ogólnie wygląda dosyć ciekawie, no tak. Gdyby był dobry, był działał, może bym sobie kupił paseczek do niego i bym nosił taki staroć. Bo lubię takie starocie różne. I... No ale niestety. Nie działa, nie nadaje się do niczego. I... Na razie leży, czeka na nowego nabywcę, który go może będzie chciał naprawić. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Jeśli podobało się te moje grzebanie w śmietniku, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, a będziesz się dowiadywać, co nowego znalazłem. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!